Algenberg. Bardzo fajna mapka. Wokół tutaj tego jeziora i pobliskiej, znajdującej się w tym miejscu elektrowni atomowej Katenom, znajduje się wiele obiektów, które można sobie wędrując nawet na pieszo pozwiedzać. My byliśmy tu wielu z nich, którzyśmy zwiedzali. Teraz jesteśmy tutaj w Galgenberg, czyli to miejsce to jest Galgenberg. Zaznaczone jest, że jest do zwiedzania. Jest takie tutaj sites visitables sur rendezvous, czyli można tutaj wycieczkę sobie zorganizować. No teraz wszystko jest pozamykane niestety w sobotę, w wakacje. Kobenbusch byliśmy, Katenom. Teraz tu jeszcze do tego kazamaty Sonnenberga podjedziemy. I z tym odcinkiem, nie wiem czy to jest kompanijny, dywizyjny, czy brygadowy odcinek, nie mam pojęcia. Chyba się już pożegnamy i będziemy do innego kantonu jechać, zwiedzać. Te obiekty są podobne, no skoro są tu pozamykane, no to tylko możemy jakby z zewnątrz zobaczyć, no, są podobne. We Francji już mamy jeżyny, także też kosztujemy lokalne potrawy, lokalne dobra. Też jest tego in abundance, czyli w nadmiarze. Takie dzikie z lasu najlepsze. No idziemy dalej. Do kolejnego obiektu. Do kazamaty du Sonnenberg. Praktycznie nie prowadzi żadna droga. Tak ta kazamata wygląda. No, ciężko było ją namierzyć. Ale właśnie takie obiekty, w takich obiektach to jest nadzieja, że da się wejść. No i proszę bardzo, jest otwarte. Trzeba tylko przejść. Wziąłem latarkę na szczęście, także wchodzimy. Kazamate du Sonnenberg. Tu jest, pewnie nic nie ma, tylko z boku, żeby chronić wejścia do bunkra. Tam jest niższe piętro. Tu była obrona wejścia do bunkra. Idziemy dalej. Wąskie korytarze, tak patrząc, porównując do tych bunkrów niemieckich. I tak, tu nie ma nic już. Koniec. Nie do ruszenia. Tu jest piętro niżej, za chwilę pójdziemy. Tu system wentylacyjny. Tu jest też... Tu nie wiem, co to tutaj było, ale tu mamy też jakieś systemy wentylacyjne. Klapa zamykająca, otwierająca dostęp. Na ziemi leżą jeszcze jakieś metalowe przedmioty. Widok tutaj też. Tu już płyty pancernej nie ma, żeby zamknąć ten właz. Taki był widok. Dobrze, co dalej? Przechodzimy dalej. Tu widzimy jakąś przekładnię zębatą i osłonę tej przekładni, która tu pracowała. Tu ktoś rozpruł, to był może filtr jakiś włożony. Tak by to wyglądało. Tu znowu mamy tu góra i dół, podobnie. I mamy tak, wejście na wieżyczkę. No to idziemy, jak już jesteśmy. Mamy taką promocję, to myślę, że warto zobaczyć, poczuć ten klimacik. To było dla miejsce dla jednego, może dwóch żołnierzy. Oj! Nie będę wchodził, bo tu mogą być nietoperze. Nie chcę mi ich wystraszyć.
Ale no tak wyglądała płyta, podłoga się tutaj zamykało i żołnierz jeden lub dwóch mógł tu operować. Także schodzimy. Rzeczywiście tutaj też, nie tylko w Polsce, tutaj też mogą być nietoperze na niższych piętrach. Tu jakieś drzwiczki leżą. Fajnie, że to wszystko zostało, że nikt tego nie rusza, nikt tego nie kradnie. Schodzimy na dół. No, jest tak trochę niestabilnie, powiedziałbym, szczególnie jeszcze nagrywając. Dobra, jesteśmy. To jest kolejny już poziom technologiczny raczej, bym powiedział. Co tu jest? Tu była toaleta. Zobaczmy, jak wyglądała toaleta. Był mały zlew, narożny taki. Albo pisuar to był, ciekawe. A tu było, stawało się rzymska toaleta. I tu były do niej drzwi w tym miejscu. Tu są resztki jakiejś drabiny drewnianej. Co tu jest pod spodem? Zobaczmy. Co tu jest? Nic nie widać. Też są jakieś gratingi do chodzenia na wypadek, gdyby tu była woda. I tak. Ten obiekt jest praktycznie pusty. Też na terazja. Odpływ wody. Ciekawe, co tu mogło być. Czy to jakaś łaźnia była? Łazienka, czy coś takiego? Teraz tak, tu jest przejście. Z powrotem do tego miejsca. Także idziemy tu dalej. I to jest koniec już bunkra. Tutaj stał jakiś agregat. Tu stał agregat. Produkował prąd. Tu był wylot albo piec mógł stać, ale to raczej był agregat. Tu jest wylot, widzimy, że jest nagar. A tu była czerpnia powietrza, tak? Czyli... A tu była kratka wentylacyjna jeszcze. Tak, czyli świeże powietrze do agregatu prawdopodobnie, a tu spaliny. A tu była jeszcze dodatkowa kratka wentylacyjna. Ale to tak oczywiście hipoteza badawcza. No dobrze, ale gdzie oni spali po pierwsze? To jest jakiś stół, który można było rozłożyć. Zastanawiam się. Może tu spali, ale mało. Brakuje mi tu pomieszczeń. Coś jakby za mało. Czy tu jeszcze? Tu jest boiler na wodę. To już jest całkiem zalane. No nie będę tam chodził. Jakby koniec, według mnie. Więc gdzie jest sypialnia? Pytanie. Gdzie żołnierze odpoczywali? Kazamaty do Sonnenberg. Warto było tu przyjść. Czy to były łóżka? Czy to się jakoś rozkładało? Co to za półka jest? No mały obiekt. Tu jeszcze jest tam na dole, ciekawe. Także tak. Sprawdźmy, co tu jest na mojej liście. Teraz zwiedziliśmy Kazamate de Sonnenberg i Gross Ouvrage du Galgenberg. To jest ten Gross Ouvrage. No niestety nie wejdziemy do niego. Później mamy miejsce biwakowe nad Mosą, ale no nie potrzebuję biwakować. Pojedziemy tutaj teraz do Gross Ouvrage du Hatzenberg.